chcieliście pokaz studia. I tak sobie pomyślałem, że nie będę go nagrywał przez jakiś czas, bo film miałby 2 minuty, ale teraz tak w sumie pomyślałem, że nagram, bo w sumie tak sobie przeanalizowałem i dość dużo się zmieniło, ale może wyjdzie z tego 8 minut, wiadomo, żeby były reklamki. Oczywiście widzowie, żartuję, ale zwlekałem z tym, bo nie chciałem, żeby film był taki krótki, ale chcieliście, więc nagrywam to dla was. Tutaj mamy Lego, no i plakaty fajne, nasze takie obrazy, bardziej doszły, obrazy gamingowe, grzybek z Mario, widzowie. No i coś takiego, powiem wam, że fajna sprawa, jakoś tak przyjemniej się zrobiło. Nowe meble, takie ładniejsze, Lego, lód ekipy, znaczy się papierek po lodzie ekipy. Uwierzcie mi, sprzedam go kiedyś za kilka tysięcy złotych. Tutaj mamy lampkę, czyli takiej pomniejszej zmiany, która gdzieś tam się przydarzyła przy okazji, bo nagrywaliśmy teledysk do nutki. Jest to lampka Ulanzi VL120 RGB. I generalnie lampka jest bardzo fajna, ponieważ można zmieniać w niej tryby, ona jest RGB, fajne, mogę sobie robić z niej tło. Widzicie teraz pewnie na przebitkach. Także fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o samo stanowisko, to może niezbyt dużo się zmieniło, ale za to doszły rolety. Ja sobie je zasłaniam zawsze w taki sposób, żeby trochę mnie jednak oświetlało. Ale też sobie zapalam to. Powiem wam, że softboxy bardzo... Właśnie też jest nowa lampa, znaczy żyrandol. Softboxu bardzo mało używam, bo tutaj jest gorąco. Tutaj jest 200 stopni się robi, jak ja je włączam. Tak jak mówię, w stanowisku nie za dużo się zmieniło. Oprócz kierownicy. Nie wiem, czy kierownica na poprzednim pokazie była, ale jest kierownica. Genesis to jest jakiś tam Genesis. No, słuchawki się nie zmieniły, mikrofon się nie zmienił, wszystko jest takie same. Ale za to biurko się zmieniło i biurko jest narożne. Porobiłem sobie te stare LEDy, sobie tu przykleiłem, tak jakoś taka fajna poświata, podoba mi się. No i te narożne biurko to jest jakieś huzaro jakiś. Doszedł na pewno, widzowie, dysk 4 TB zewnętrzny od Western Digital. Bardzo fajny, powiem wam szczerze, że przyda mi się. 500 giga od Natesa i 250 giga dysk zewnętrzny, taki jakiś zwykły. No plus napęd DVD podłączony na USB, tak zwany IC Box. Bardzo, bardzo fajne rzeczy doszły. Dron DJI Mavic Mini 2. Bardzo fajny dron w wersji Flamer Combo z torbą transportową. Plus taki jakby regalik, coś takiego. To jest taka jakby pleksa, ale tego nie widać i no, żeby to było. Na razie tam nic nie ma, wczoraj przyszedł. Zdyszałam się, widzowie, kondycji nie mam, trzeba nad kondycją popracować. Aha, jeszcze do monitora doszła taka podstawka, żebym mógł sobie regulować tak samo, a za to tu mam więcej miejsca, co mnie bardzo cieszy. Także mamy Lumix G80M, to jest Panasonic Lumix G80M. Nagrywa on 4K, zresztą link do filmu opisującego ten aparat dam wam w opis, bo jest naprawdę super ten aparat. Właśnie teraz z niego nagrywam. Mogę sobie obrócić ekranik. W tym momencie, kurczę, wszystko widzę. Jest super. I strasznie polecam. Kilka zdjęć tu wam się wyświetla, które zrobiłem ostatnio. Nagrywa w 4K, 30 fps, 1080p, 60. Tak, i no i w sumie była recenzja na temat jego. Także no, chcieliście pokaz studia, to macie. Myślę, że wszystko już wam pokazałem. Także dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcineczka. No i co? I w sumie widzimy się już niedługo. Dajcie znać, jaki odcinek byście chcieli jeszcze zobaczyć, bo nie mam za bardzo pomysłów. Dlatego wasza pomoc w pomysłach mi się przyda. A teraz to już zapraszam do przebitek takich szybciutkich. No i dziękuję bardzo po prostu za oglądanie. Pa, pa, widzowie!